25 października 1961 roku 22 miłośników turystyki środowiska Kortowskiego powołało do życia Akademicki Klub Turystyczny. Członkowie wybrali następujący zarząd w składzie. Klub otrzymał lokal w domu studenckim numer 1, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 18 listopada. Podjęto decyzję o cotygodniowych zebraniach w środy o godzinie 20. Za godło wybrano wędrującego żaka, którego wizerunek znajduje się na odznace członka klubu. Symbolem klubu został kormoran, widniejący na odznace honorowego członka. Hymnem klubowym jest ścieżka, z jakże wymownymi słowami refrenu. Pożółkłe liście szeleszczą, drzew szpaler ciągnie się niemy, a my przez życia wertepy wędrujemy, wciąż wędrujemy. Ścieżka wśród ciemnych lasów, jak życia meander kręci, wiedzie nas na rozstaja, dokąd idziecie studenci. Pożółkłe liście szeleszczą, drzew szpaler ciągnie się niemy, a my przez życia wertepy wędrujemy, wciąż wędrujemy. Tradycją klubową stał się wybór honorowego prezesa. Pierwszym został profesor Eugeniusz Grabda, kolejnym profesor Wacław Minakowski. Trzecim prezesem honorowym był profesor Lubomir Włodzimierz Baran. Obecnie prezesem honorowym jest profesor Janusz Piechocki. Od początku swojej działalności klub uczestniczył w turystycznych inicjatywach organizowanych przez inne środowiska studenckie w kraju. Szczególne kontakty zawiązały się wówczas z klubami z Torunia i Gdańska. W latach 60. i 70. XX wieku realizowano głównie wyjazdy na terenie kraju. Piosence zasłuchał, pożółkłe liście szeleszczą, drzew szpaler ciągnie się niemy, a my przez życia wertepy wędrujemy, wciąż wędrujemy. Pożółkłe liście szeleszczą, drzew szpaler ciągnie się niemy, a my przez życia wertepy wędrujemy, wciąż wędrujemy. Idę w górę cieszyć się życiem, oddać dłonią kalnego włosy, szelest liści wsłuchać się pragnę, podlatujących ptaków głosy. Idę w górę cieszyć się życiem, oddać dłonią kalnego włosy, szelest liści wsłuchać się pragnę, podlatujących ptaków głosy. Słone poczuję w ustach, dzień spracowany ucieka, anioł zapala gwiazdę, oświetla drogę człowieka. Już niedługo rozpalą ogień na rozległej górskiej polanie, już niedługo szałas przytulny wśród dostojnych pułków powstanie. Idę w górę cieszyć się życiem, oddać dłonią kalnego włosy, szelest liści wsłuchać się pragnę, podlatujących ptaków głosy. Idę w górę cieszyć się życiem, oddać dłonią kalnego włosy. Widzę ją, kiedy oczy zamykam, słyszę ją, kiedy cisza zna. Oto jest taka moja muzyka, to im ciszej, tym ładniej mi gra. Widzę ją, kiedy oczy zamykam, słyszę ją, kiedy cisza zna. Oto jest taka moja muzyka, to im ciszej, tym pod koniec lat 70. rozpoczęto penetrację krajów bloku wschodniego. Odbyły się wyjazdy zagraniczne m.in. do Jugosławii, Bułgarii i Rumunii oraz Czechosłowacji. W górach jej szukam, bo w liście wierzę, w drzewach jesiennych pełnych barw i piosenką żyję. Lata 70. były okresem aktywnego uczestnictwa członków klubu w ogólnopolskich festiwalach piosenek. Oddam zegar naprawdę w dobre ręce. Tradycyjnie co 5 lat klub obchodzi swój jubileusz.
W 20-leciu klubu uczestniczyło kilkaset osób, w tym przedstawiciele środowisk studenckich z kraju. W latach 80. rozpoczęły się coroczne rajdy andrzejkowe do Stanclewa z konkursem na spektakularną nazwę wina marki Wino. Banknot ostatni na ten cel. Nic nie mam, co by mnie trzymało. Nic, tylko zegar oddać ten. Życie to nie teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Życie to zabawa, życie to jest taka kara. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie tym piękniejsze i ważniejsze dla mnie jest. Ledwie przy nim wszystko, ledwie przy nim sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa, to są dwa. Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej bólem znosisz brwi. Lecz nie zaraźliwy jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja cały zbudowany jestem. W latach 90. oprócz rajdów pieszych i wędrówek górskich odbywało się wiele spływów kajakowych i rejsów żeglarskich. Sztandarową imprezą turystyczną organizowaną przez Akademicki Klub Turystyczny jest ogólnopolski rajd studencki po Warmii i Mazurach WAMA. Imprezy klubowe skupiają ludzi rozproszonych po świecie, którzy pokonują setki kilometrów, aby spotkać się i powspominać lata spędzone w Akacie. Nie przepraszona. Na razie. Ja ciebie serce zasłuchał. Pożółkłe liście szeleszczą, że szpaler ciągnie się niebym, ale przeżycia wędrujemy. W latach 90. akatowcy zaczęli sięgać najwyższych szczytów Andów i Himalajów. Przemierzali cały świat, od najdalszych zakątków Europy, przez Afrykę, Azję, Amerykę Północną i Południową, do antypodów, Australii i Nowej Zelandii. Szwendają się po świecie, zdobywają doświadczenia podróżnicze i życiowe. Powiedz mi, co byś chciała. Na błękicie jest polana, dwa obłoki to Hosanna, jeden chłopak, drugi panna. Na błękicie jest polana. Przez lata działania Akademickiego Klubu Turystycznego zmieniło się bardzo wiele, a przede wszystkim zmianie uległy możliwości penetrowania świata. Jednak są imprezy, które nie ustępują modzie czy pogodzie. Do takich należy coroczna WAMA z tradycyjnym konkursem przeciągania liny. Panna Zosia ma w oczach dwa nieba, trochę lata z nowej beczki przyniesie. W klubie wielokrotnie obchodziliśmy różne jubileusze oraz nadanie tytułów doktora honoris causa dla prezesów honorowych. Odbyły się również spotkania najstarszych akatowców. Przez nagie przychybu, przez dojrzałe sady, śmiesznych rzeczy. Wiele osiągnięć klubu należy przypisać odważnym pionierom, którzy całym sercem i poświęceniem przyczyniają się do rozwijania działalności Akademickiego Klubu Turystycznego w Olsztynie. Kontynuowanych jest szereg spotkań, takich jak Andrzejki, Mikołajki czy Wigilia. Organizowane są imprezy cykliczne. Od 32 lat wakacyjny relaks na Czaplaku. Od 30 lat weterani klubu spływają w weekend pierwszomajowy kajakami. Żegnaj mi, kochana ma, za chwilę wypłyniemy w górę.
hejs. Ile miesięcy cię nie będę widział, nie wiem sam, lecz pamiętać zawsze będę cię. Ludzie przymierzają pół kraju, żeby być tutaj na tym walnym zebraniu, żeby tak jak powiedział mój współtowarzysz podróży, dzisiaj odbywaliśmy tę podróż, że przyjeżdżają tutaj, żeby ładować akumulatory. No chyba nie ma takiego drugiego klubu, który tak kultywuje te wspaniałe tradycje. Spodziewamy się wszystkiego, że jesteście i że bawicie się inaczej niż tylko w pubach co weekend. Tulej się po jeziorach, tulej się po jeziorach, a te załogą trzymasz. A te załogą trzymasz. Pod znakiem kormoranta. Wieczorem przy ognisku, wieczorem przy ognisku, świętego ranka. Kolejne dostaje odznaczenie. Dziękuję bardzo. Musimy zobaczyć. Hej, jakie pierwszy raz poczułem, że na dywanie leśnych dróg roześmiana czeka znów. A witaj znów na pamięć. Te osoby rzucające jajkiem poproszę o cudzysłów. Ry! Yes! Jak pamięć czasu, gdy wiatr samoskąd buchnął. I chyba każdy ją zastąpił, tylko autor słuchał. Pod sosnami, za jeziorami jedzie nas. Tu powstaje na polanie, śpiewa każdy z nas. Pięćdziesiąta wama, pięćdziesiąty raz. Tam tu z
Akademicki Klub Turystyczny jest najstarszą agendą działającą przy uczelni. Przez ponad pół wieku do klubu przychodzą kolejne studenckie pokolenia. Zawiązują się przyjaźnie, rodzą się miłości. Akatowcy ślubują sobie przed ołtarzem. Wychowują w duchu akatowskim swoje dzieci, które bardzo często kontynuują tradycje rodzinne. To już trzecie pokolenie, które głosi światu misję akatu. Kolejne pokolenia braci studenckiej przejmuje turystyczną misję. Mają nowe pomysły i inne warunki do ich realizacji. Ale najważniejsza jest atmosfera, jaka przez ponad pół wieku panuje w gronie akatowców. Zaśpiewamy cię.
do najmłodszych inicjatyw klubowych należą. Turniej uczniczy, nazwany później turniejem łuczańskim, na którym poza udziałem w rajdzie pieszym lub rowerowym można przenieść się w czasy średniowiecza i spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Walentynkowy rajd dla singli. Łączy on pasjonatów turystyki na wspólnym szlaku. Dotychczas impreza miała miejsce w Stawigłudzie, Miłomłynie, Barczewie oraz Poznaniu. Rajd lubański na działkę klubowego kolegi młodego. Jest to zimowy rajd namiotowy, na którym mimo chłodu frekwencja zawsze dopisuje. Rowerowy rajd puszczański, odbywający się na powitanie wiosny, na którym poznajemy uroki kolejnych polskich puszcz. Dotychczas dzielni klubowi cykliści odwiedzili ich kilkanaście, a były to m.in. Puszcza Romnicka, Kampinoska, Goleniowska i Napiwocko-Romucka. Uczestnicy rajdu niejednokrotnie musieli zmagać się z mocno zimowymi warunkami pogodowymi. Pomysłowi akatowcy zawsze sobie poradzą. Kortowskie zawody autostopowe, w których co roku bierze udział coraz więcej chętnych, często rozpoczynających swoją przygodę w podróżowaniu za jeden uśmiech, ścigając się w ten sposób do odległych zakątków Polski. Jest to jedna z najbardziej studenckich imprez integrujących społeczność Kortowa. Zawody wystartowały w 2013 roku, a ich metą były Szklarska Poręba, Zamość, Wisła, Sanok oraz Zakopane. Ogólnopolski Studencki Festiwal Podróży Kormorany, na którym od 2011 roku wybierana jest najciekawsza studencka podróż ostatniego roku. Impreza przyciąga do Kortowa pasjonatów turystyki z całej Polski, będąc również okazją do wysłuchania prelekcji znanych polskich podróżników. Laureat festiwalu otrzymuje statuetkę kormorana oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ale AKT to przede wszystkim wyjazdy, zarówno te wspólne, Panna Zosia ma w oczach dwa nieba, trochę lata z nowej beczki przyniesie, jak i indywidualne. W 2016 roku pokolenia akatowców spotkały się na jubileuszu klubu. Obchody jubileuszu 55-lecia rozpoczął koncert zespołu EKT Gdynia, który przyciągnął weteranów oraz studentów, być może przyszłych akatowców. Każdy z nas ma inne wspomnienia i mam nadzieję, że jubileusz stanie się najlepszą okazją do przypomnienia tego, co dla nas najlepsze. Jedną z atrakcji jubileuszu był film przedstawiający 55 lat działalności AKT, który wzruszył zarówno młodzież, ale przede wszystkim członków założycieli klubu, obecnych podczas uroczystości. Nasza pierwsza siedziba była tam, gdzie jest w tym samym miejscu, z tym, że zanim myśmy do tej siedziby wkroczyli, to była to stara pralnia kortowska. I dzięki życzliwości władz uczelni ówczesnego WSR-u mogliśmy skorzystać z tego obiektu. Pierwsze takie wspomnienie to sprawa tego kapelusza. Ten kapelusz ktoś wymyślił, nie wiem kto niestety, ale z tej grupy założycieli. I myśmy pojechali w tych kapeluszach na rajd, który organizował Toruń. To były okolice Brodnicy. I od tego czasu kapelusz stał się stałym składnikiem naszego uniformu. Znaczek akatu powstał gdzieś w 1962 bądź 3 roku i jego autorem był Jacek Godziemba-Czyż, ówczesny student Wydziału Rybactwa. Wszyscy, którzy należeli do Akademickiego Klubu Turystycznego, to byli zapaleńcy, czasami szaleńcy. Często przedkładali działalność turystyczną nad innymi, nawet tymi oficjalnymi formami działalności jak nauka, ale to, jak obserwuję po latach, to wszystkim na dobre wyszło.
AKT w latach 70. razem ze studentami gdańskich uczelni organizował wspólne imprezy, na przykład połączenie rajdów Kortowska Wiosna i Pierwiosnki. I nie było żadnego problemu, żeby rzucić takie hasło, że robimy wspólny rajd i żeby ten rajd był. No tak się akurat złożyło, że jeśli chodzi o Gdańsk, to było znacznie więcej studentów, bo po prostu tamten ośrodek akademicki jest większy. Przecież potem dwa pociągi jechały, jeden do Gdańska, drugi do Olsztyna, właśnie tam z tego Szymbarka. Władze uczelni przyznały wyróżnienia dla aktywnie działających członków klubu. Nad działalnością klubu zawsze czuwał dobry duch w postaci wsparcia ze strony prezesów honorowych. Profesor Baran bardzo aktywnie działał na rzecz wspierania działalności Akademickiego Klubu Turystycznego. Patrzyłem na niego z wielkim uznaniem, bo on bardzo się angażował w to, bardzo wspierał tą działalność. No i być może właśnie to zaowocowało to tym, że teraz jestem też honorowym prezesem Akademickiego Klubu Turystycznego, ponieważ stwierdziłem, że takie angażowanie się w tą działalność daje mi wewnętrzną satysfakcję. Z wyrazami wdzięczności za wsparcie, jakie klub zawsze otrzymywał od władz uczelni. Dziękuję serdecznie. Przyjaźnie nawiązywane podczas imprez turystycznych są nadal kontynuowane i przekazywane kolejnym pokoleniom. Spotykamy się wspólnie, realizujemy wiele inicjatyw turystycznych, indywidualnych, grupowych i cały czas jednak ten zaczątek działalności w klubie turystycznym procentuje tym, że my w dalszym ciągu tą turystykę uprawiamy, już na może innym poziomie, w innych warunkach. Ja myślę, że główną rzeczą, która tak łączy też no i weteranów i nas teraz w klubie, to przede wszystkim muzyka. Bo to jest coś, co dodaje nam ducha tak naprawdę i podczas wyprach i podczas tworzy piękną atmosferę w klubie. Biesiada w klubie absolwenta Arton była okazją do wielu wspomnień. Kroniki klubowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rozmowy i opowieści trwały do rana. Tradycyjnie uroczystości towarzyszył hymn klubu Ścieżka. Podczas jubileuszu pierwsze cięcia tortu były dokonane przez członków założycieli Zbyszka Dajnowca i Zbyszka Wójcickiego. Następnie wszyscy prezesi mieli zaszczyt krojenia tortu. Oh, God.
rozstaliśmy się z nadzieją na następne spotkania. Z radością, że kolejne pokolenia członków i sympatyków kontynuują inicjatywę powstałą 55 lat temu. Do zobaczenia, bo ważna jest tylko ta pogoda, którą w sercu będę miał.